Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jak jeszcze tam robiliśmy rosół z przepisów budowanego w naszego Lidl Mixa. No i tak na dobrą sprawę wyszła nam bardziej taka zupa jarzynowa niż rosół, dlatego dzisiaj przygotujemy rosół z własnymi modyfikacjami, ale wykonany w Lidl Mixie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli jesteście ciekawi, czy taka forma rosołu jest lepsza od porównania do przepisów budowanego, zapraszam do oglądania. Do przygotowania domowego rosołu będziemy potrzebowali około 2 litrów wody, jedno podudzie z kurczaka, pół szyi z indyka, jedno skrzydełko z kurczaka, do tego z warzyw, kawałek selera, jeden ząbek czosnku, jedna nieduża cebula, jedna marchewka, jedna pietruszka, kawałek pora oraz jedna łodyga selera naciowego, jedna łyżka mrożonego lubczyku, jedna łyżka mrożonej pietruszki, 3 ziarna ziela angielskiego, 2 liście laurowe, jedna łyżeczka soli oraz 1/4 łyżeczki pieprzu. Na początek musimy naszą cebulę przepołowić i teraz każdą połówkę układamy na naszym palniku i musimy ją opalić. Dzięki temu z cebuli wydobędzie się fajny aromat i smak. Cebula jest już opalona, wyłączam gaz pod naszą cebulką, ściągam cebulę. Jak widzicie, cebula bardzo ładnie nam się opaliła. Przekładam ją na deskę, a ja w międzyczasie zrobię to samo z drugą połówką. Cebula ładnie opieczona, jak widzicie. Odkładam teraz ją na deskę. Nasz rosół dzisiaj przygotuję w koszyczku, więc potrzebujemy naszego koszyczka. I będziemy w nim układać mięso. Na dno będzie szło nasze mięsko. Na początek wykładam pół naszej szyi z indyka. Staram się tutaj to wszystko jak możliwie najbardziej upychać, dlatego że koszyczek nie jest zbyt duży. Teraz naszą podudzie z kurczaka i skrzydełko. Skrzydełko myślę, że pokroję sobie na mniejsze elementy, żeby łatwiej mi było je zmieścić. I wykładam skrzydełko tutaj. Ten talerzyk odstawiam. I teraz będziemy wykładać nasze warzywa. Na początek cebulka. I teraz sięgam po drugą część naszych warzyw. Czosnek rozgniatamy nożem. Rozgnieciony czosnek do naszego mięska. Selera kroję na dwie części. Również tutaj układam. Mam przygotowany taki kawałek pora. W zupełności wystarczy na tą ilość. Również przecinam na pół i układam na mięś. Do tego teraz łodyga selera naciowego. Musicie tutaj manewrować wielkością tych warzyw, żeby wszystko się zmieściło. Pietruszka średniej wielkości, ją przecinam na trzy części. Układam i marchewkę. Marchewkę możemy pokroić na trzy takie kawałki. I teraz każdy kawałek na cztery, czyli robimy takie ćwiarteczki. Wykładam do koszyczka naszą marchewkę. Jak pamiętacie, my gotowaliśmy ten rosół z przepisów budowanego. Damian już o tym wspominał na początku. Jednakże on był mało rosołowy, musicie to przyznać. Fajna alternatywa bardziej dla zupy jarzynowej. Warzywa ułożone. Teraz do wszystkiego dodaję moją natkę pietruszki. Ja korzystam z mrożonej. Wykładam ją tutaj na warzywa. Dodaję również lubczyk. Lubczyk również mam mrożony. Trzy ziarna ziela angielskiego. I dwa liście laurowe. I
I tak przygotowany koszyczek będę teraz wkładała do naszej misy, naszego Lidlomixa. Koszyczek wkładam do misy. Teraz to wszystko posypuję jedną łyżeczką soli. Oraz dodaję 1/4 łyżeczki pieprzu. I teraz to wszystko zalewam około 2 litrami zimnej wody. Polewam po naszych warzywach. Jak widzicie, woda wyszła nam nad poziom naszych warzyw, do wysokości koszyczka. Odstawiam wodę. Teraz zakładam naszą pokrywę, ściągam naszą miarkę, włączam urządzenie i ustawiam maksymalny czas gotowania, czyli 99 minut, obroty 1 i temperaturę 100 stopni. I uruchamiam. 99 minut gotowania dobiegło końca. Ostrożnie otwieramy pokrywę. Zdejmujemy ją. Teraz musimy zdjąć nasz koszyczek z warzywami i mięsem. Tutaj chwilkę poczekam. Żeby ściekł nasz rosół. Zdejmuję. Odstawiam na bok. Tutaj jak widzicie, już sobie przygotowałam w międzyczasie. Miseczkę ugotowałam. Makaron posypałam pietruszką. Myślę, że dodamy do tego marchewkę, którą mamy w naszym koszyczku. I teraz musimy spróbować rosół. Zobaczyć, czy wymaga dodatkowej soli, pieprzu, ewentualnie jakichś ziół, przypraw. Rosół spróbowany ewidentnie wymaga dodania dodatkowej ilości soli, odrobiny pieprzu i my jeszcze dodamy odrobinę przyprawy Vegeta. My mamy ją przesypaną, także teraz dodaję odrobinę. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Teraz dodamy pieprz. Myślę, że tyle będzie ok. I teraz jeszcze taką troszkę większą szczyptę soli. Teraz zamieszam nasz rosół łyżką. Nie będę już go tutaj dodatkowo gotować. On jest ciepły, więc nasze przyprawy szybko się rozpuszczą. I myślę, że rosół już jest teraz ok. Nalewamy go do przygotowanej miseczki. Ja zrobię to bezpośrednio z naszej misy, bo tutaj mamy wylewkę. I wlewam rosół do miseczki. Nasz rosół jest już gotowy. Jak widzicie, ma taki ładny, delikatny, żółty kolor. To dlatego, że właśnie nasz rosół jest naturalny. Nie dodawaliśmy tutaj żadnych dodatkowych przypraw poza odrobiną naszej wegety. Jeżeli chodzi o warzywa, które nam zostały tutaj, to te warzywa, marchewkę wiadomo, użyjemy do kolejnych porcji rosołu, a pozostałe warzywa, jeżeli lubicie, możecie zjeść. Na pewno mięso z kurczaka, z indyka, my sobie je obierzemy i na przykład podsmażymy z cebulą na patelni. Także jeżeli Wam się podobał ten przepis na film z rosołem, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Czas na krótkie podsumowanie. Słuchajcie, to co robiliśmy ostatnio z przepisów budowanego, a to co zrobiliśmy sami z wykorzystaniem Lidlomixa, to jest po prostu przepaść. To jest tak naprawdę prawdziwy rosół. Tak można mówić, że rosół powinno się gotować 6 godzin. Wydaje mi się, że jak mamy, w zależności od jakiego mięsa mamy. Mamy 2 rodzaje mięsa, można zrobić z jednego i jak na nasze podniebienia taki rosół jest naprawdę świetny.
w 100% naturalne, naturalne składniki, żadnych barwników, dodaliśmy odrobiny wegety, ale to jak sami widzieliście, dosłownie dwie szczypty, co tak na dobrą sprawę nie miało wpływu w ogóle na ani smak, ani kolor rosołu. Naturalnie złocisty, taki jak powinien być. Jak widzieliście, czas przygotowania jest stosunkowo szybki, jak na rosół oczywiście. Tak samo jak i on nie wymaga jakiejś większej ingerencji. Nie zbierają się te tak zwane szumowiny, nie trzeba tego zbierać, ponieważ tego nie ma. Wszystkie warzywa, wszystko jest warzywa, mięso jest w koszyczku, po prostu wyciągamy koszyczek. Tak to wygląda, koszyczek wyciągnięty i mamy czysty, klarowny rosół, co moim zdaniem jest mega plusem względem takiego tradycyjnego gotowania w garnku. Jednak zawsze będą zwolennicy i przeciwnicy. My jak najbardziej jesteśmy zwolennikami. Robimy taki rosół już wielokrotnie z Lidl Mixa. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dajcie znać w komentarzu, czy próbowaliście robić rosół w własnym zakresie w Lidl Mixie, czy raczej preferujecie klasyczne gotowanie w garnku. Z naszej strony wszystko. Jeżeli Wam się podobał taki odcinek gotowania własnego z wykorzystaniem Lidl Mixa, dajcie znać w komentarzach. I tyle. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej.